O wzmocnieniu odporności wiele osób myśli dopiero w sezonie jesienno-zimowym. Kiedy jesteśmy bardziej narażeni na infekcje, to wtedy się bierzemy za siebie. Natomiast o odporność tak naprawdę należy dbać przez cały rok. I w ten sposób się nie tylko lepiej czujesz, ale po prostu masz więcej energii. My swoim trybem życia bardzo często działamy destruktywnie na nasz układ immunologiczny. Dlatego też bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, co go rujnuje najbardziej, co powoduje, że tracimy odporność. O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. W tym odcinku będę poruszał bardzo holistycznie, tak przynajmniej myślę, temat odporności. Będzie mowa o wszystkich czynnikach, które na nią wpływają. Natomiast jeśli interesuje Cię sama aktywność fizyczna i co robić, jak się ruszać, żeby stymulować odporność, to od razu możesz sobie gdzieś przesunąć film dalej i tam ten temat będę rozwijał w drugiej części filmu. A na wstępie chciałbym Cię jeszcze bardzo serdecznie zaprosić do grupy dyskusyjnej na Facebooku, która nazywa się Instytut Zdrowego Ciała Q&A, czyli Question and Answer, gdzie możesz zadawać pytania i udzielać się, jeśli chodzi o filmy, które zamieszczam na moim kanale. Nasz układ odpornościowy składa się z wielu narządów, w których powstają, no i w pewnym sensie szkolą się komórki odpornościowe. Jest to układ limfatyczny, w skład którego wchodzi przede wszystkim szpik kostny, ale także grasica, migdałki czy na przykład węzły chłonne. Działa to wszystko na zasadzie takiej jakby w wojsku trochę, czyli naczelny dowódca, jakim jest grasica, wysyła komórki odpornościowe, czyli komórki, limfocyty T, limfocyty B, czyli białe ciałka krwi, do węzłów chłonnych i w tych węzłach chłonnych sobie te komórki stacjonują. Wcześniej oczywiście powstają w szpiku kostnym. Do tego jest jeszcze druga linia, to są makrofagi, czyli takie komórki, które wspomagają, jakby pożerają ciała obce. Moi drodzy, na świat przychodzimy z odpornością wrodzoną, czyli taką nieswoistą. Natomiast później w ciągu życia nabywamy odporności, wtedy mówimy już o odporności swoistej. I teraz to, co jest bardzo ważne, to ona zależy głównie od naszego trybu życia, a jeszcze ważniejsze, że ona się kształtuje w wyniku kontaktu z czynnikiem chorobotwórczym, czyli wystawiając się, eksponując się na patogeny, nabywamy odporności. Co jest bardzo, bardzo istotne, ponieważ dzisiaj ludzie chcą żyć w warunkach w pełni sterylnych. Kiedyś dzieci biegały, brudziły się, chwytały różne rzeczy, wpychały do buzi, nabywały odporności. Natomiast dzisiaj żyjemy zbyt sterylnie, co nie wpływa korzystnie na budowanie odporności. Komórki układu odpornościowego żyją krótko, niektóre zaledwie 36 godzin. Mają one co prawda stałą tendencję do odnowy, niemniej jednak proces tej odnowy powinniśmy nieustannie wspierać. Bardzo istotne jest to wszystko, co się dzieje dookoła nas, a mianowicie to, o czym ja mówię, co nazywam 4 filarami zdrowia, czyli jest to zawsze regeneracja, a przede wszystkim sen, jest to aktywność fizyczna, która stymuluje w niesamowity sposób procesy odpornościowe, jest to sposób odżywiania, no i dbanie o mental, o psychę, a przede wszystkim o tak zwany przewlekły stres. Dbając o układ odpornościowy, powinniśmy unikać używek, a przede wszystkim palenia papierosów, ponieważ mamy w dymie tytoniowym ponad 4000 szkodliwych substancji, które wpływają bardzo negatywnie na proces kapilaryzacji, na krążenie krwi. Nawet w wielu zabiegach chirurgicznych w tej chwili pacjent nie zostanie zoperowany w sytuacji, kiedy pali papierosy. Bardzo istotne jest również unikanie picia alkoholu z uwagi na to, że on szybko przedostaje się właśnie do układu krwionośnego, limfatycznego, co w konsekwencji zabija komórki odpornościowe. Tak więc używkom mówimy stanowcze nie, jeśli chcemy dbać o swoją odporność. Nasza odporność w dużej mierze połączona jest z tak zwanym autonomicznym układem nerwowym. Ten autonomiczny układ nerwowy składa się z dwóch takich współczulnego i przywspółczulnego. Jeden z nich przyspiesza akcję serca, drugi zwalnia akcję serca. Kiedy trenujesz, jesteś poddana stresowi, to jeden przewyższa drugi i serce przyspiesza. Kiedy wypoczywasz, to serce zwalnia. ten układ autonomiczny, układ nerwowy jest bezpośrednio połączony właśnie z Twoją odpornością, czyli emocje będą miały wpływ na Twoją odporność. Kiedy będziesz się przewlekle stresować, będziesz w konsekwencji obniżać swoją odporność i to jest jeden z mechanizmów. Druga droga interakcji, emocji i autonomicznego układu nerwowego to jest droga hormonów. I żeby to zrozumieć, należy chociaż troszkę pojąć, w jaki sposób funkcjonuje taki szlak pomiędzy podwzgórzem, przysadką i nadnerczami. Podwzgórze to taki organ, który rejestruje, taka część mózgu, która rejestruje różnego rodzaju emocje. Jest też miejscem, w którym te emocje przetwarzane są w taki sygnał biochemiczny, mianowicie produkuje hormony, a te dalej wpływają na kolejną część mózgu, na przysadkę. Ta z kolei poprzez krew i kolejną sekrecję hormonów oddziałuje na nadnercza, a nadnercza produkują dobrze nam znany glikokortykosteroid, jakim jest kortyzol. Kortyzol wpływa na układ odpornościowy, powodując mniejsze wytwarzanie komórek odpornościowych. Tak więc tą drogą hormonalną również oddziałujemy w istotny sposób na produkcję komórek odpornościowych. Na nasz układ odpornościowy bardzo negatywnie wpływa nieregularny sen. Więc pamiętaj o tym, żeby w miarę możliwości wstawać o stałej porze. Bez znaczenia jaki to jest dzień, próbuj wstawać o stałej porze. Oczywiście ważne, żeby się wysypiać, żeby te 7-7,5 godziny spać. Niemniej jednak to, jak późno chodzisz spać, jest trochę mniej istotne od tego, żeby budzić się o stałej porze. To jest bardzo istotne z punktu widzenia hormonów, sekrecji hormonów, tak więc w konsekwencji wpływa na nasz układ odpornościowy. Bardzo ważne jest przy okazji snu podróżowanie. Jeśli się dużo podróżuje, zmieniają się strefy czasowe. To jest oczywiście gorzej, kiedy masz pracę zmianową, że raz pracujesz w nocy, a raz w dzień. To oczywiście mniej korzystnie. Podróże, a co za tym idzie korzystanie często z klimatyzacji czy z klimatyzatora, to są takie elementy życia codziennego, które dosyć negatywnie wpływają również na nasz układ odpornościowy, bo raz, że klimatyzacja wysusza błonę śluzową, które są pierwszą linią obrony dla naszego układu odpornościowego, ale też bardzo często te brudne klimatyzacje emitują różnego rodzaju patogeny, które my później wdychamy. Ważny element, mianowicie antybiotykoterapia. Moi drodzy, mam wrażenie, że nadużywamy antybiotyków, więc dbajcie o to w miarę możliwości, by tych antybiotyków nie nadużywać, by stosować w pierwszej kolejności naturalne metody leczenia, jak tylko jesteście w stanie radzić sobie domowymi sposobami, aby antybiotyk był zawsze po wykonaniu odpowiednich badań i był zawsze ostatecznością. Dbać należy o odżywianie. Ja nie jestem dietetykiem klinicznym, ale myślę, że każdy fizjoterapeuta powinien dawać takie podstawowe, takie pewne, sprawdzone sposoby na to swoim pacjentom, by szybciej wychodzić z kontuzji i podobnie, by dbać właśnie o układ odpornościowy, więc dbajcie o witaminy, szczególnie witamina C czy rutyna, to są takie elementy, które uszczelniają jakby światło naczyń krwionośnych, co jest bardzo istotne. Dbamy o wszystkie inne witaminy przeciwutleniacze typu ADE, które wpływają pozytywnie na tworzenie śluzu chroniącego nabłonek dróg oddechowych. Dbać należy na przykład o odpowiednią podaż cynku, który stymuluje produkcję komórek odpornościowych i na przykład o żelazo, które zapobiega niedokrwistości, a w konsekwencji również obniża ryzyko różnego rodzaju infekcji. Z punktu widzenia takich codziennych czynności bardzo ważne jest hartowanie organizmu, czyli ekspozycja na zimno. Jest to coś, co ja osobiście polubiłem od pewnego czasu. Miałem też z tym bardzo duży problem. Niemniej jednak, odkąd jestem bardziej jakby otwarty na ekspozycję na zimno, to zauważam, że mniej marznę, że łatwiej mi jest z tolerancją zmian temperatur, czyli różnic temperatur, ponieważ taka ekspozycja na zimno wpływa bardzo korzystnie na termoregulację, wpływa właśnie na produkcję przeciwciał, wpływa na produkcję komórek odpornościowych. jeśli nie jesteś w stanie eksponować się na zimno, to zacznij od takich detali, od takich drobiazgów. Możesz po prostu po kąpieli czy po prysznicu ciepłym delikatnie polać się zimną wodą. Niech to będą najpierw nogi, końcówki, potem ręce, potem troszeczkę ewentualnie okolice klatki piersiowej. Dosłownie paręnaście sekund i to wystarczy. To nie musi być też od razu lodowata woda, ale rób to konsekwentnie, regularnie. Spotkałem się też z badaniami naukowymi, które mówiły, że zanurzenie twarzy w zimnej wodzie jest szalenie istotne i może dawać podobny efekt do krioterapii takiej ogólnoustrojowej. Tak więc rano po przebudzeniu zanurzenie twarzy w misce zimnej wody na 2 minuty może dawać również bardzo korzystny efekt w postaci pobudzenia krążenia i całego układu odpornościowego. Kiedy jesteś już zaadoptowany do zimna, zaadoptowana, to pamiętaj, by w miarę możliwości eksponować całe ciało na zimno, ale rób to tylko wtedy, kiedy nie jesteś wyziębiona, wyziębiony. Więc musisz być najpierw odpowiednio wygrzany. Z takich domowych sposobów to trzeba pamiętać o niektórych substancjach, że to tak nazwę, które mamy w kuchni, naturalnych, na przykład echinacea, popularna często w wielu suplementach diety, czyli jeżówka, która wspomaga produkcję białych krwinek. Nazywana jest też strażnikiem odporności, więc jak się tylko da, stosujemy tego typu substancje. Stosujemy też czosnek, który zawiera allicynę, która działa zabójczo na różnego rodzaju bakterie i wirusy. Może być na przykład chrzan, szczególnie świeży, tarty chrzan, działa świetnie na drogi oddechowe. Może być też cebula i miód. Miód zawiera enzym, oksydazę glukozową, który rozkłada cukier do nadtlenku wodoru, który z kolei niszczy bakterie. Cennym przeciwutleniaczem jest także aloes, który przyspiesza regenerację układu odpornościowego. Moi drodzy, pamiętajcie, że bardzo istotne dla odporności jest picie wody. Odpowiednie nawodnienie, ponieważ my w 3/4 zbudowani jesteśmy z wody i wszystkie prawie procesy fizjologiczne zachodzą w takim płynnym środowisku, zachodzą lepiej, kiedy to nawodnienie jest prawidłowe. Mówi się o tym, że wodę powinno się pić często małymi łykami albo też rzadziej, w większej ilości, zdania są podzielone. Ja natomiast uważam, że zdecydowanie lepiej wyrabiać sobie nawyk picia wody, ponieważ my wody pijemy zbyt mało i dlatego też wyrobienie nawyku sięgania po wodę może być bardzo korzystne z punktu widzenia nawodnienia. To jest na pewno lepiej niż mieć tej wody za mało i pić ją rzadko, więc dlatego ja jestem osobiście zwolennikiem, żeby wody pić częściej, nawet w mniejszych ilościach. Wracając jeszcze do odżywiania, to proszę weźcie sobie to mocno do serca, by jeśli nie jesteście pewni, czy dany pokarm Wam służy, czy też nie, ponieważ odporność jest głównie w jelitach, no to musicie sobie porobić odpowiednie badania na przykład z przeciwciał, żeby zobaczyć, czy któryś pokarm, który teoretycznie jest zdrowy, nie powoduje u Was obniżania odporności. Więc najłatwiej to, co pacjentom często w gabinecie powtarzamy, pracując wspólnie w zespole, to mówimy, żeby ograniczyć produkty z mleka, ograniczyć spożycie zbóż, chociaż nie dla wszystkich jest to oczywiste, że te zboże trzeba ograniczać, ograniczyć na pewno spożywanie cukrów, ograniczać produkty wysoko przetworzone, może nie jeść za dużo mięsa, a jeśli już, to wybierać to lepsze mięso. Zadbać o odpowiednią podaż białka w ciągu dnia, no i w miarę możliwości nie najadać się zbyt późno, już przed pójściem spać, by była odpowiednia ilość błonnika w diecie. To są takie ogólne zalecenia, myślę, że dla większości populacji dosyć dobre, choć pewnie znajdą się i tacy, którzy będą mówili, że jest inaczej. No niemniej jednak, patrząc ogólnie na to, jak się ludzie odżywiają, ja w swoim kwestionariuszu ankietowym zawsze pytam pacjentów o to, jak się odżywiają, to wiem, że ludzie świadomości nie mają niestety zbyt dobre, jeśli chodzi o odżywianie, dlatego też takie podstawowe zalecenia żywieniowe warto znać i zbadać sobie ewentualnie, tak jak mówiłem wcześniej, co możemy jeść, czego nie możemy jeść, co powoduje produkcję przeciwciał, a co ewentualnie jest dla nas wspierające. Moi drodzy, możemy manualnie wspomagać sobie pracę różnego rodzaju narządów, czy tych, o których mówiłem na początku, które przede wszystkim łączą się z układem limfatycznym. Możemy to robić manualnie poprzez odpowiednie ruchy, czy też swego rodzaju, powiedzmy, taką terapię manualną. No nie chciałbym tego nazywać masażem, bardziej drenaż limfatyczny, albo przez odpowiedni również trening. Do treningu przyjdziemy później. Natomiast możemy wykonywać techniki manualne, które będą stymulowały, jakby poprawiały krążenie. I to jest bardzo ważne, że żeby mieć dobrą odporność, ma być dobre krążenie pomiędzy górą i dołem ciała. Mają być odpowiednio stymulowane limfangiony, czyli takie te podstawowe jednostki strukturalne układu limfatycznego, a one reagują już na bardzo delikatny dotyk. Dlatego też jak przyłożysz tylko rękę do skóry i wykonasz delikatny, powolny ruch tą ręką, albo przyłożysz rękę i wykonasz taki delikatny, powolny ruch, to już jest wystarczające do tego, żeby stymulować jakby krążenie w tym układzie odpornościowym, limfatycznym. Dlatego też no, pokażę Ci za chwilę kilka takich prostych technik, które możesz wykonać, żeby to krążenie było dobre i żeby było pobudzenie jakby skurczu naczyń limfatycznych. Dla pobudzenia odporności możesz przede wszystkim położyć sobie ręce w strefie bezpośrednio nad obojczykiem, pod obojczykiem i wykonywać kilka takich swobodnych ruchów. Te ruchy możesz wykonywać zarówno tutaj w stawie ramiennym, łokciem w jedną stronę i w drugą stronę, delikatnie właśnie kładąc tylko opuszki palców w tych miejscach, ale możesz też na przykład objąć klatkę piersiową i wykonywać ruchy tego typu, czyli takie ósemki dookoła albo dookoła głowy. Generalnie chodzi o rozruszanie tego rejonu bezpośrednio przy obojczykach, co za tym idzie również trochę rejonu szyi, czyli musisz zadbać o to, żeby Twoja szyja była zrelaksowana i żeby ten rejon dostał jak najwięcej takich swobodnych, okrężnych ruchów. Ewentualnie możesz sobie w ten sposób rękami pracować, możesz sobie wykonywać jakieś ruchy, na przykład w poprzek klatki piersiowej, swobodnie objąć klatkę na skos, objąć klatkę na skos. No i żeby nie była napięta szyja, to musisz, kolejny element, oddychać odpowiednio brzuchem, czyli uruchamiasz przeponę oddechową, czyli przy wdechu klatka się nie rusza, a Ty przy wdechu wypychasz brzuch do góry i brzuch w dół. Żeby przepona prawidłowo pracowała, no to musisz mieć luz w brzuchu, w tym rejonie. To jest w ogóle ważne zresztą, ponieważ przy kręgosłupie tam z tyłu znajduje się taki zbiornik mleczu, bardzo ważny limfatycznie narząd. Podobnie jak grasica jest tutaj dosyć wysoko za mostkiem. Tak więc zarówno cała klatka piersiowa ma swobodnie w ten sposób pracować, jak i Twoja jama brzuszna ma swobodnie w ten sposób pracować. Możesz przy wydechu uciskać sobie brzuch, kiedy na przykład leżysz na płasko, wykonywać takie ruchy uciskania brzucha przy wydechu i wdech. I przesuwać sobie mniej więcej w ten sposób całą tą masę w obrębie jamy brzusznej. Wdech, brzuch idzie w górę, Ty naciskasz i przesuwasz. Potem zagarynasz, wdech i znowu przesuwasz. I wykonujesz takie ruchy okrężne. Oczywiście najlepiej w pozycji leżącej, na plecach. Nogi sobie zginasz w biodrach i w kolanach i takie ruchy wykonujesz. Klatką piersiową podobnie. Możesz sobie przy wydechu ucisnąć na mostek i wdech. I znowu ucisnąć mostek, lekko się zwinąć, zgiąć i zrobić wdech. Albo po prostu mocno krążyć i mobilizować ogólnie klatkę piersiową. Możesz zobaczyć mój odcinek Ból między łopatkami. Tam jest dużo takich ćwiczeń, w których się mobilizuje odcinek piersiowy kręgosłupa, mobilizuje się mostek. Podobnie nagrałem kiedyś taki odcinek na temat wdowiego karku albo bawoli kark. Bawoli wdowi garb albo bawoli kark, w ten sposób. I tam też są ćwiczenia, w których mobilizuje się odcinek piersiowy i pracuje mostek. żołądek. Więc wszystko, co ci da luz w tym rejonie, w rejonie brzucha, bardzo istotne dla tego krążenia i pobudzenia układu odpornościowego. Duże węzły chłonne możesz sobie zawsze też pobudzić, kładąc sobie rękę w okolice pachy i wykonując sobie w pozycji leżącej takie bardzo powolne ruchy. To może być około 7-10 ruchów na minutę, bardzo niewielka siła w ten sposób i podobnie w okolicy pachwiny, czyli kładziesz sobie na pachwinę ręce i wykonujesz takie swobodne, luźne krążenia. Tak naprawdę wiele ćwiczeń spośród tych, które pokazuję na ból kręgosłupa. Jest taki odcinek, który nagrałem na temat ostrego bólu kręgosłupa. To są takie luźne ruchy, gdzie wykonujesz rotacje wszelkiego rodzaju, skręcasz się swobodnie, wykonujesz wyprost ze skrętem, zgięcie ze skrętem. To te ćwiczenia również będą dobre do poprawy krążenia. Bardzo delikatne ćwiczenia, które ukierunkowane są w dużej mierze na poprawę zakresów ruchu i na oddech. To jest szalenie istotne. A teraz jeszcze szybka teleportacja do gabinetu i chciałbym Wam jeszcze odpowiedzieć na pytanie, jak intensywny powinien być trening, żeby właściwie stymulował naszą odporność. Kiedyś, czytając dużo na temat treningu, napotkałem na badania, w których było napisane, że osoby starsze, bo to były po 70 roku życia, trenujące na bardzo wysokie wartości tętna, ale bardzo krótko, bo do 20 minut, uzyskiwały bardzo dobry rezultat w postaci produkcji limfocytów T, co korzystnie wpływało na odporność, jak się domyślacie. No niemniej jednak okazuje się, że patrząc w publikacje naukowe, umiarkowana intensywność treningu i niezbyt długi czas trwania treningu to jest dobry trening, który stymuluje właściwie odporność. Wygląda to mniej więcej w taki sposób, że im wysiłek jest bardziej intensywny, tym odporność organizmu jest gorsza. Im wysiłek jest bardziej długotrwały, tym jest gorzej. Tak więc zwróć uwagę, że kiedy mamy taką średnią intensywność wysiłku, kiedy wysiłek nie trwa zbyt długo, to dla układu odpornościowego jest najlepiej i tak jest w tej chwili przyjęte. No niemniej jednak są też badania, ponieważ zdania są dosyć podzielone, które mówią o tym, że całkiem intensywny trening, ale krótki trening może być bardzo korzystny dla naszego organizmu. Tak więc kiedy trenować będziesz 10 minut i na przykład wykonywać interwały biegowe, podbiegniesz pod górkę i zejdziesz z tej górki, i znowu podbiegniesz i zejdziesz z tej górki i wykonasz 10 czy 15 takich interwałów i zamkniesz się powiedzmy w takich 15 minutach treningowych, to myślę, że z własnego doświadczenia zresztą, że to będzie korzystne dla nie tylko układu sercowo-naczyniowego, dla tego procesu kapilaryzacji, ale także dla Twojej odporności. Możesz tutaj śmiało wykonywać treningi na rowerze, mogą to być treningi interwałowe również na jakimś wioślarzu, mogą to być treningi interwałowe właśnie takie biegowe w terenie, kiedy tak jak mówiłem wykorzystasz sobie jakąś górkę, ale może to być tak naprawdę każdy inny trening. To może być trening na macie wykonywany w formie brzuszków, w formie jakichś wznosów bioder, po prostu musisz wykonywać ćwiczenie w jakiejś takiej serii, która jest troszeczkę wydłużona i na tyle musi być intensywne, żeby Ci dało mocny wzrost tętna. Takie jest tętno submaksymalne, bym powiedział, czyli jeśli masz powiedzmy 50 lat, to odejmujesz sobie od 220, 50, mamy 170 i musisz się zbliżyć do mniej więcej 90% z tej wartości. Tak więc to będzie dla Ciebie taka wartość wysoka tętna submaksymalna, przy której możesz również próbować stymulować odporność. Natomiast pamiętaj, że ten trening nie może być zbyt długi. Moi drodzy, i w tym odcinku to już jest wszystko. Bardzo Wam jak zwykle serdecznie dziękuję za uwagę, za oglądanie, za lajkowanie, za subskrybowanie mojego kanału. Jeśli Wam się odcinek podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Dajcie też znać, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć.